miejsce, zdaniem. Tak. Tak, czyścić stopy Wrocławianą. O, teraz mam odejść co Olimara. Donkey Kong na alfa. Była taka chyba próba w poprzednim secie. Tak, była próba. Jednak tego nie wyszło. F smash dla konta karierę. Może to jest na pewno łatwiejszy set niż wreszcie. No, ładnie zaczął naprawdę na gabanie. Na razie jeszcze chcę tytułować na smash. Ładna próba tutaj tego skoku zrobić. Epita, ten atak. Ryzykowny, ale niestety... I się skończyło. O! Teraz killback ma stage control. Chyba abis złapać na get up, ale... Nie trafił. Tutaj już 126% jest. O, jest ma. Smash zabije. Myślę, że ten Agri sobie z te up smash zrobił, że teraz Mega by się bardziej częściej rolować na stage. O! Mamy shield break! Będzie kill! Ich, ten smash chyba zabije. Będzie kill! Tak. Tak, nice. Bardzo ładnie. Tutaj taunt. Jeszcze taunt. Ach, ta satysfakcja, że może być robienia taunt. Tak, nie może. Internetu. No, niestety. To jest smutne. Tutaj ładnie. Dlatego King DDD jest top hero postaci. Na Wi-Fi. Może tam to lepiej. I tak tauntuję, robiąc tak. Obrę w miejscu i on z lewo, prawo, lewo, prawo, tak kopa się kręci. O, ładnie to cargo było, to ciekawa próba, jednakże na tej mapie chyba nic z tego nie będzie. Mamy chyba dalej przewagę. A przewagę jednakże Donkey Kong potrzebuje coś, to chyba tylko przewagę zielono. Ale musi jednak nie zadać, a Mega Man na razie właśnie pozwala na to zadać. Tutaj próbował uciec, jednakże... Zginę wszystkie pitminy, upi. Upi teraz nie musi wylądować na mapę. O, jest Boy, Donkey Punch. Tak. Targograf. O, to jest takie mocne. Pięknie, ale niesamowite, niesamowite. Naprawdę to było ładne zagranie. Mega Bam był zmuszony wygenerować te pitminy. Błędem młody, że zawsze skusił się tam wygenerowanie więcej niż jeden. Jeden by miał. O, takie. On robił to. Mega Bam szybko z tej rami. Czy... co będzie dalej? Down tilt, into down tilt. Pierwszy stok zabrał Mega Bam, jednakże drugi stok to jednak tylko wydało. Teraz Mega Bam zrobił dużą przewagę. O, ciągle tylko zwiększa tą przewagę. Bardzo ładnie kontruje podejścia od Kirbka. Myślę, że teraz Kirbek musi skusić na grabowanie, bo to często zbasuje, a kłamy upi. Będzie próbował pewnie kimpować. O, nie za bardzo rozumiem to RP. Trochę zasłużył na ten F-smash. Zasłużył, no mógł próbować łapać się Ega, to by nie miało coś tam zrobić. Ewentualnie. Dopuszczam się, że próbował ten RP trafić jeszcze Alfa, nie Alfa Kabana. Nie wiem na ile. Jednakże, no to było zbyt ryzykowne, było całkowicie unsafe. Bo jeśli chodzi o recovery, to musi brać lekcję od mojego Donkey Konga. Dość dobrze, wydaje mi się, że dość dobrze wychodzi te recovery. Udaje mi się nawet mimo już słabszego recovery Donkey Konga, udaje mi się unikać nawet krytyć birdingu, czyli staram się to przewidywać. No ciężko. Na szczęście jak są postacie jak Ike, które mają counter, to trochę łatwiej jest. Albo jak ma się coś, co mocno spajkuje, to już trochę ciężej. Tak, no i wiadomo, że jest ciężej, ale zawsze można by przewidzieć, że ktoś to będzie robił, przewidzieć mu na głowę. Albo zrobić tak, taki ambicja, które lubię czasem robić, że skacze i wstrzymuje się w powietrzu, ktoś robi coś, opada, bo myśli, że będę w jego stronę, a ja po prostu po chwili przekierowuję te ambi w stronę F. Na jaką mapę się tutaj Kirbek? Chyba, nie wiem czy to robią, chyba robią to na prywatnie, tak jak ich prosiliśmy, tak grzecznie, prywatnie decydują o tym. Nie musieliby teraz tego robić, bo już właściwie tylko oni grają mecz. Ale jak tak robią, to pełna kultura. Ale ten jak Kirbek zmienia postać, będzie grał w kulturę. Nie wiem czy to dobra decyzja, wydaje mi się, że Donkey Kong jest lepszym matchupem, choć kto wie, jak ktoś umie zagrać King Kulem? K-Rool ma trochę... Ty lepiej sobie radzić z projectilami na pewno. Wiesz, ale leci korona.
No, korona jest strasznie mocna. Te wsmażki jeszcze zadają obrażenia. Szczególnie w tapsach korona jest mocna, bo jej po prostu w ogóle nie widać. I w różne ciekawe sposoby można ją rzucać. Ja próbował rzucić koronę i robić zbiegu F-Tink, to naprawdę ciekawe opcje, mało z tego sposób korzysta. A w tej grze F-Tink z biegu to jest naprawdę to bardzo sobie tutaj te dasze bardzo mocne. To jest rzecz, którą Kirbek musi wyeliminować ze swojej gry. To prawda. I dasze, bardzo ciężko dasz, bardzo ciężko save. Można próbować przewidzieć jakieś usunięcie roli i wtedy dobrze koła nie koroną zrobiła, no więc to są sytuacji. Niestety spluwa kontula nie połyka. No właśnie myślałem, że będzie to zjadać, ale. Prawdzie, że korona dobrze sobie z nimi radzi. Tutaj miał animację zakładania korony, nie wykorzysta tego. To 60%, prawie 200. Można powiedzieć, że to są w miarę równe procenty. O, dobra. Z Locking Króla to są w miarę równe procenty. Wierz mi, do jeden grab, down throw. Teraz. O, armor, jest pęknięcie. Szkoda, że wyrównali. No niestety Mega Band bardzo skoncentrował się w tym, gdzie dużo zdecydowanie lepiej niż... O, dwa pikminy się przyczepiły. Tak, tyle procent. Za grę, żeby tego króla. Jednym kapodem będzie musiał kupić jakąś maśnię. Oj, to by było ciekawe, gdyby trafił. Niestety nie udało się. Ten dał smash niestety, mimo rola tu na plecie nie... O, w ciekawy sposób złapał pana. Tear off stage, ale sam zginął. Oj, niestety zrobił fall down z tej teraz to mega wam prowadzi z przeważą stoka. A szkoda, bo wydaje mi się, że mógłby jeszcze trochę pożyć i spróbować odrobić. Teraz będzie musiał uważać o to, żeby jeszcze nabić na nowo te procenty. I dopiero wtedy nabić. O, to jest dobre. Tutaj ładne procenty, czyli bardzo sporo procent. Na znaczy, że to był ryzykowny, nie chciał. Mój przebiły się przez armora. Tam w masze. Ja wiem, że te tam w masze, dasze, wiele ataków, które są bardzo dobre przez tego. Ładna to ładnie. O, widzisz coś? Bakker! Chciał go spajknąć. Tak było blisko, ale niestety ten Bakker skierował. Knockback wyleciał w tej bali, ładnie się podał. O, jest już. Ten zabije 142,7%. Jeden z dowolnych smash zabije, jednak się mógł wyleciał. Chciał tutaj, próbował jakieś combo zabić na jednego rodzaju. Oj, to było ryzykowne. O, dash attack. Ten dash attack. Tyle miał szczęścia, że ten F-smash poleciał z żółtego pina, a nie z czerwonego albo zielonego. O, zabij sobie ten... Kolejny dash, to może zabić. Nie zabije, wiesz, ale... A jeżeli wyciągnie niebieskiego Pikmina, to może upthrowem zabić. Chociaż kto wie, jak ciężki jest ten... Na jaki procentach zginie. Oj, gdyby trafił tym smashem, to może to chce zadać. Chodzi tego Pikmina, ale są też tylko na odbicie. 190... To chyba zabije. Uła. Tak. Ale ten throw jest mocny. Mamy 2-0 dla Megabana. No, Mega Ban się zmotywował bardzo po poprzednim przegranym zacie z Kirkiem. Podobnie zresztą jak ty wczoraj. Tydzień temu, tak. Daje, że się kopił, bo pokazuje, że jednak potrafi się zmotywować, potrafi przeanalizować swoje błędy i poprowadzić mecz z całkowicie odwodnego. Zobaczymy teraz, kogo weźmie Kirbek. Że znowu zmieni, czy zostanie przy Kirku. No, tych czas najwięcej grał z Donkey Kongiem, najwięcej zresztą wygrał z Donkey Kongiem, nie... No to prawda. W moim odczuciu lepiej gra Donkey Kongiem, mimo iż King Król jest lepszą postacią, jako całość postaci. Postać jest lepsza, ale Kirby chyba gra lepiej Donkey Kongiem też ze względu na to, że styl, jaki ma Donkey Kong... Tak, Donkey Kong jest trochę szybszy na ziemi. Tak, jest bardziej agresywny, Kirby może pozwolić więcej sobie na więcej opcji. Zaś King Król jest taką bardziej defensywną
Znaczy, co prawda no Olimara byłby w stanie wygrać z moim zdaniem. Dobra, wybrał swoją postać. Teraz musimy poczekać, powiemy się co to jest. Jeśli wygra. Jest DK. Jest małpa w krawacie. A jeśli nie, to ja będę miał okazję zagrać na tego pana. I wtedy oglądałem ja go dość dużo, nie wiem czy będę w stanie to wykorzystać i się tak skonfigurować, żeby to co miałem okazję to widzieć, żeby to spojrzeć na czas. O, od razu proszę, tak? I a dziwnie nie przebiło się niestety tutaj F smash. O, no to fair. Mega Band jak zwykle znowu prowadzi na początku. Plecami. Ładnie dash, tu jab. O i odrobił procenty. A mógł drugiego PK'a próbować, niestety nie zrobił tego. No trochę za odważnie gra. Mega Band bardziej uważa i jest w stanie złapać kilka na każdym jego błędzie. Szkoda, że te przebija się przez te ABP. Wcześniej tego nie tak nie działało. Po prostu to nie może to fioletowy pik tak robi. Chyba fioletowy, masz rację. Fioletowy pik nie przebija przez PK. O, będzie w... Nie, za daleko. Donkey Kong jest duży, ale jednak trzeba czasami troszeczkę podejść. Juuu, up smash! Jeszcze z fioletowym. Pod strotem skoczył, zrobił up smasha. To jest tak jakiś smash. No takie proste wyjście. Procent. Ładnie próbował odguardować, jednak nic z tego nie wyszło. Szuka jakiś prosty wyjście, jednak żeby dobrze opanowany. A, dobry roll znowu. Mega bana, to nie jest o, i tutaj down smash trafi. Aby ją odrobił, 53% na preda, to nie jest dużo, tylko nie mogę dać teraz łatwo. Pochłoni się emocją i zbyt dużo procent dać sobie na stupać, a jednak dał. Ale to był throw i pikminy same tyle zrobiły. Jednak Olimar czasami jest straszną postacią. Musiałby więcej w powietrzu prowadzić do Donkey Kong, żeby... Bo dużo na ziemi jest. Teraz Mega Ban... Oj, roll. Unsafe. Chciał tutaj eksploatować jednak... F-smash. Smash za smash. Jednak F-smash jest szybszy. Mega Ban po prostu się troszeczkę odsuwa, zaczyna shieldować. Kibek wlatuje czymś i później Mega Ban paniżuje. I do tej pory się za bardzo nie odczasno na jeszcze. Kibek jeszcze... Widać, że nie ma doświadczenia do jakiejś adaptacji robić sobie na przeciwnika, no jakąś tam obrał i jeśli ona jest skuteczna na przeciwnika, to wygra, a jeśli nie, to niestety... Warto zwrócić uwagę, że Magdalena miała przed chwilą dwa fioletowe pikminy i dalej ma tylko jednego fioletowego. Żółtego pewnie sobie wrzuci, żeby mieć kill power. Albo od razu czerwony. Koniec! Nice. Mega Ban! 3-0. Szansę Kirchka na osiągnięcie wyższego wyniku niż trzeciego. Jednakże gratulacje dla Kirchka za zdobycie tego trzeciego miejsca, bo to naprawdę wysokie miejsce. Miejmy nadzieję, że to nie ostatni turniej, w którym tak wysoki rezultat wspomina Kirchek.